Basen na górze Świętego Marcina. To właśnie tam mieszkańcy Tarnowa spędzają swój wolny czas w upalne dni. Codziennie wielu spragnionych ochłody przychodzi właśnie tutaj, aby korzystać z pięknej pogody i wodnych atrakcji. Wypoczywających zapytaliśmy, jak często korzystają i jakie są zalety spędzania czasu na basenie. To ogólnie to jest fajnie, no nie? Jesteśmy bardzo zadowolone, często tu lubimy przyjeżdżać. Bo jeśli na przykład jedziemy taką większą grupą, to raczej nad wodę, a jeśli tak się posiedzieć sobie, przed boście pójdziemy, to raczej nad basen. Jest po prostu wygodny, nie trzeba nigdzie daleko jechać. Wróciłam z wyjazdu dopiero z wakacji i przyszłam po prostu tutaj sobie odpocząć. Mam blisko, mam kilka kroków dosłownie od domu, więc przyszłam sobie na chwilkę, na 2 godzinki po prostu. Basen jest ogólnie w miarę duży, jest dużo miejsca. Można sobie zawsze jak coś ekipą wymyślić w sumie. Trochę minus, że tylko jedna zjeżdżalnia, ale to jakoś da się zrekompensować dość dużym basenem. No minus ratowników, bo trochę tacy ostrzy są, no ale to tam przytemperować czasem można. Pierwszy raz w te wakacje udało nam się tutaj przyjechać. Tak wracamy z wakacji z zagranicy i tak akurat wstąpiliśmy przejazdem. Bardzo jest przyjemnie, jest czysto, czysta woda. Ładna pogoda. Pamiętajmy również o zasadach, jakie obowiązują na basenie. Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz picia alkoholu. Upominamy szczególnie popychanie, skoki z rozbiegu oraz zjeżdżanie na zjeżdżalni grupami czy jakimiś dwójkami, tak więc musi zostać zachowany odstęp. No i zawsze trzeba się mimo wszystko ochłodzić przed wejściem do wody. Chociaż temperatura wody jest 25 stopni, 24, tak więc to nie jest temperatura, która sprzyja szokom termicznym, ale jednak zawsze zalecamy, żeby jednak się ochłodzić. No i tak jak klasycznie, pić dużo wody. Dodajmy, że w każdy wakacyjny wtorek po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej za wstęp uczniowie płacą symboliczną złotówkę.